Minęła 16, czas na serwis informacyjny. Natalia Rzeźniczak, witam i zapraszam. 45. prezydent USA i kandydat w nadchodzących wyborach Donald Trump w specjalnym wywiadzie udzielonym naszej stacji zaapelował o głosy Amerykanów polskiego pochodzenia. Wskazywał, że kieruje się podobnymi wartościami do tych, które wyznają Polacy. Cóż, kocham Polaków. Jak wiecie, byłem w Warszawie i wygłosiłem przemówienie. A relacje z Polakami są po prostu niezwykłe. I mam nadzieję, że pójdą na wybory i zagłosują na mnie, bo druga strona nie lubi Polaków. Nie lubią religii, nic im się nie podoba. Myślę, że są w pewnym sensie szaleni, jak mam być z tobą szczery. Mam nadzieję, że Polacy pójdą do wyborów i zagłosują na kogoś, kto podziela ich wartości. W sprawie religii, życia, pracy i etyki pracy. Powinienem zdobyć większość polskich głosów. Mam nadzieję, że dostaną wszystkie. Polacy mnie kochają, a ja kocham Polaków. President has done more for the Polish people. Here's a woman that said she worked at McDonald's. Żaden prezydent nie zrobił więcej dla Polaków. Ekskluzywny wywiad Michała Rochonia z Donaldem Trumpem dla Republiki wywołał ogromne poruszenie. Fragmenty wywiadu były wielokrotnie cytowane w polskich mediach. Każdy tego rodzaju wywiad powoduje bardzo duże zainteresowanie innych mediów, w tym wszystkich największych agencji informacyjnych świata. I w zasadzie wszystkie największe informacyjne agencje świata zwróciły się do nas z prośbą o dostęp do tego wywiadu. My oczywiście go udzieliliśmy, w związku z czym mówimy o przekazie, który jest w tej chwili z całą pewnością cytowany we wszystkich najważniejszych mediach świata. A powód tego jest bardzo prosty. Dziś analitycy polityczni w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie wiedzą, że najprawdopodobniej wynik wyborów prezydenckich w USA, który ma znaczenie dla każdego państwa na świecie, zdecyduje się w jednym z czterech stanów, w których zmieniają się preferencje wyborcze w zależności od wyborów. I z całą pewnością najważniejszym ze stanów jest Pensylwania. W Pensylwanii jest około miliona wyborców amerykańskich polskiego pochodzenia i do tych ludzi zwraca się zarówno kampania demokratów pani Kamala Harris, jak i zwraca się do nich prezydent Trump. Kwestią kluczową jest to, że Donald Trump regularnie od roku 2016 jest w kontakcie z polskimi wyborcami, z Amerykanami polskiego pochodzenia. Zbudował bardzo ścisłe relacje z Polską, postawił na Polskę w czasie swojej prezydentury i tak przynajmniej wynika z moich obserwacji, zdecydowana większość Amerykanów polskiego pochodzenia jest w obozie Trumpa, a nie Kamali Harris i to ma znaczenie w perspektywie wyborczej. Posłowie z Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska i jej mąż Arkadiusz Myrcha słynęli z tropienia poprzedniego rządu. Zarzucali Zjednoczonej Prawicy między innymi dorabianie się na spółkach Skarbu Państwa. Po wyborach sytuacja się zmieniła. Jak się okazało, oboje pobierają dodatki mieszkaniowe, mimo że do Sejmu mają niecałą godzinę drogi. Adrian Borecki. Podwarszawskie Błonie. To tutaj znajduje się wielka willa poseł Kingi Gajewskiej i ministra Arkadiusza Myrchy. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówi, że rezydencja jest w budowie i nie nadaje się do zamieszkania. Pod Warszawą budujemy dom. Przeprowadzimy się do niego, kiedy budowa będzie ukończona. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak inaczej. W środku widoczne są meble, a dym z komina świadczy, że ogrzewanie działa pełną parą. Okoliczni mieszkańcy, którzy boją się mówić do kamery, twierdzą, że małżeństwo posłów Koalicji Obywatelskiej przyjeżdżało z dziećmi na weekendy do domu. Tę tezę potwierdzać może kosz przed rezydencją. W końcu Arkadiusz Myrcha to fan koszykówki. On jest wielkim fanem NBA. Przejechaliśmy samochodem trasę spod willi Gajewskiej i Myrchy prosto przed Sejm. Zajęło nam to 37 minut. Ale nawet mając taką rezydencję, małżeństwo pobiera 7750 zł z kancelarii Sejmu na wynajem mieszkania w stolicy. Oczywiście nie widzą oni w tym nic niestosownego. Każdemu posłowi spoza okręgu warszawskiego przysługuje prawo noclegu w Warszawie. Wynajmujemy z żoną w Warszawie jedno dwupokojowe mieszkanie umiejscowione w pobliżu Sejmu i przedszkola dzieci. Jak ujawniła w rozmowie z wyborczą poseł Gajewska,
Gajewska, prawie 8 tysięcy, stanowi zaledwie 2/3 opłaty za wynajem luksusowego apartamentu. Jak zwraca uwagę Fakt, dwupokojowe mieszkanie w stolicy spokojnie można wynająć za 4 tysiące złotych. Za 12 tysięcy są ponad 100-metrowe apartamentowce. Para poselska za tę cenę mogłaby wynająć nawet super ekskluzywny apartament w Wieżowcu na Złotej 44. Z uwagi na obowiązki poselskie, dużą część roboczych dni spędzam w Warszawie. Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych, musiałem zostać podatnikiem w Warszawie. Zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe. Patrząc tylko na kalendarz, trudno się zgodzić z wiceministrem sprawiedliwości. W październiku jest zaledwie 7 dni, podczas których odbywają się posiedzenia Sejmu. Zresztą i Myrcha, i Gajewska zarabiają tyle, że stać ich byłoby na prywatne przedszkole dla dzieci. Ale to Myrcha i Gajewska byli pierwsi w atakowaniu PiS, mówiąc o dojeniu państwa. Wszystkich tłustych kotów PiSu. Wszystkich milionerów, którzy dorobili się na spółkach Skarbu Państwa, na dojeniu tego państwa. Ojczyznę dojną, brać tam, wrócić tam. Opozycja żąda dymisji Myrchy ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Chcieliśmy prosić o komentarz wiceministra Myrchę. Niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Bezskutecznie. Adrian Borecki, Republika. Przeciwko zmianom w prawie łowieckim przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska kolejny raz protestowali myśliwi. Ich zdaniem działania głównego konserwatora przyrody Mikołaja Dorożały prowadzą do ograniczenia prowadzenia gospodarki łowieckiej, a finalnie do jej likwidacji. Jesteśmy pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska, żeby wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec polityki i działań władz resortu. Byliśmy z zapowiedzią tydzień temu, wywiązała się pewna rozmowa z panem dyrektorem Departamentu Łowiectwa i Leśnictwa i tam wyartykułowaliśmy wprost, że przez 8 miesięcy swojej pracy nie rozwiązali żadnego problemu, a jest nad czym pracować, a wygenerowali mnóstwo innych. I w momencie, kiedy Polska zmagała się, południowa Polska z powodzią, a reszta Polski i społeczeństwo z pomocą i organizacją pomocy powodzianą, wiceminister klimatu i środowiska do spraw łowiectwa przypuścił kolejny atak na myśliwych. Na myśliwych, którzy tam byli zaangażowani, na myśliwych, którzy między innymi organizowali aprowizację, pracowali własnymi rękoma, organizowali sprzęt, organizowali pomoc. Niestety, zbija się tylko i wyłącznie kapitał polityczny, a nie działa się zdroworozsądkowo. Ja tutaj nie widzę żadnej dłuższej myśli. Ten czy inny teraz minister do spraw środowiska, który nadzoruje i lasy, i łowiectwo, no nie wywiązuje się ze swoich zadań urzędnika państwowego, który powinien dbać o swoich podopiecznych. Ja jestem zszokowany, bo to jest jedyne chyba ministerstwo w tym rządzie, które tak traktuje swoich podopiecznych, w cudzysłowie to nazwijmy. No bo ja nie widziałem, żeby minister obrony narodowej mówił źle o żołnierzach. Nie widziałem, żeby minister edukacji wylewała wiadra pomyj na nauczycieli, nauczycielki. Nie widziałem, żeby minister zdrowia oskarżała czy odsądzała od czci i wiary lekarzy. No to jest sytuacja niedopuszczalna. Po ponad 3 tygodniach od powodzi poszkodowani wciąż walczą z jej skutkami, a pomoc rządowa nadchodzi bardzo powoli. Jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości jest Stronie Śląskie, gdzie pękła tama. Miasto zostało całkowicie zalane, a straty szacowane są na ponad 300 milionów złotych. Jak wygląda sytuacja wokół tamy w Stroniu Śląskim, sprawdzał dziś Janusz Życzkowski. To, co widzimy przed nami, to jest właśnie ta zerwana tama. Właściwie wał ziemny, który do tamy jest doczepiony, który tworzy właśnie tą zaporę przed wodą. I teraz skierujemy się w stronę zbiornika, tak żebyście Państwo zobaczyli. To jest miejsce, które było wypełnione wodą, które właśnie no, ta woda tutaj wypełniła. Tam daleko widać też skalę, zobaczcie Państwo, ciężarówka i też prowadzone prace związane z właśnie z tym, żeby w jakiś sposób tutaj woda mogła płynąć i to jest wyciąganie tego mułu, który został naniesiony przez wodę, która spływała z gór. Wierzyć się nie chce i tutaj pokażę jeszcze raz cały zbiornik, że ta olbrzymia przestrzeń w całości była wypełniona wodą. Więc widzimy, jak potężna siła oddziaływała właśnie na ten wał ziemny, który teraz mam już za swoimi plecami. Widzicie Państwo, to jest coś niesamowitego, jak te olbrzymie ilości ziemi, gliny, skał oczywiście również właśnie zostały wzruszone
i tą drogą uderzyły na stronie śląskie, na inne miejscowości, na Lądek, Zrój, dalej do Nysy, więc widzimy, z jak potężną siłą mieliśmy do czynienia. No i ze skutkami właśnie tej niszczycielskiej siły dziś mierzą się mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy cały czas apelują o pomoc, którzy w końcu mają również spore problemy, o czym słyszałem, w kontekście uzyskania ubezpieczenia. To też jest sytuacja, której myślę, że należałoby się przyjrzeć, bo ubezpieczalnie powinny jednak z większą taką empatią i otwartością podchodzić do tych, którzy stracili często dobytek swojego życia. Będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać z mieszkańcami. Zachęcam do pozostania z Republiką. Jak ujawniła nasza redakcja śledcza, dolnośląski inspektor Daniel Woźniak, łącząc funkcję instruktora i egzaminatora, pomagał kursantom zdawać egzamin na licencję kierowcy do przewozu materiałów niebezpiecznych. Po ujawnieniu tych informacji wszczęto postępowanie wyjaśniające, a inspektor został odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. Dziś w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się narada wojewódzkich inspektorów w tej sprawie. Redakcja Śledcza Republiki demaskuje skandaliczne metody Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ja chodzę sobie po sali cały czas i na przykład widzę, że jest problem. To znaczy, że to jest E, to jest ZWT, tak. Okej? Okay? Nasza stacja dotarła do kolejnych szokujących wypowiedzi. Wynika z nich, że w Dolnośląskim Inspektoracie Transportu Drogowego mogło dochodzić także do nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy ze środków europejskich. Przedkładam poniższe informacje dotyczące odpłatności za noclegi w trakcie pobytu w Ankarze w ramach misji eksperckich w związku z realizacją projektu bliźniaczego w Turcji. Koszty mojego pobytu w domu rezydenta. Umówiliśmy się, że za pobyt u pana Artura Czapiewskiego będę przekazywać mu kwotę 60 euro za dzień pobytu. Ja mam pytanie, czy pan Artur Czapiewski, będąc tam prawie 2 lata w Turcji, rozliczył te pieniądze, które otrzymał te po 60 euro za dobę od ekspertów? Polskie drogi cały czas są bardzo niebezpieczne. Jak wynika z najnowszego sondażu United Service dla RMF FM, niemal 60% badanych uważa, że kara za prowadzenie auta pod wpływem powinna być surowsza. Obecnie za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia, konfiskata pojazdu oraz czasowy zakaz prowadzenia. Od stycznia do sierpnia tego roku w Polsce zatrzymano ponad 61 500 nietrzeźwych kierowców. Rosną obawy dotyczące potencjalnego uderzenia odwetowego Izraela na Iran. Według zachodnich agencji prasowych po konsultacjach Tel Awiwu z Waszyngtonem zdecydowano nie uderzać w instalacje jądrowe i naftowe Iranu. Izrael ma przeprowadzić atak na bazy wojskowe Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej. Więcej w materiale Kamila Trzaski. Irański atak na Izrael z pewnością nie pozostanie bez odpowiedzi. Potrzebne były jednak kalkulacje, w co może uderzyć Tel Awiw, tak by nie doprowadzić do wybuchu pełnoskalowej wojny z Iranem. Tej nie chce ani Izrael, ani tym bardziej Stany Zjednoczone, choć amerykański prezydent wprost przyznał, że nie wie, czy uda się jej uniknąć. A jak bardzo jesteście pewni, że nie będzie padać? Nie wierzę, że dojdzie do wojny totalnej i myślę, że możemy tego uniknąć, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Potencjalna lista celów, w jakie może uderzyć Izrael, zamyka się w zasadzie w 3 obszarach. Instalacje wojskowe, produkcja ropy i irański program nuklearny. Powiedziałem izraelskiemu ministrowi obrony, że całkowicie potępiam irański atak rakietowy. W dalszym ciągu niezłomnie wspieramy prawo Izraela do bezpieczeństwa. Z drugiej strony naszym największym zmartwieniem jest uniknięcie sytuacji, w której ten konflikt wymknie się spod kontroli i przerodzi się w szerszą wojnę regionalną. Stąd właśnie zarówno Londyn, jak i Waszyngton miały wykluczyć z listy zarówno ośrodki badawcze irańskiego programu nuklearnego, jak i instalacje naftowe. Zostały bazy wojskowe i podziemne fabryki pocisków balistycznych i dronów. Każdy atak na infrastrukturę Republiki Islamskiej z pewnością spotka się z bardziej zdecydowaną odpowiedzią. A nasi wrogowie wiedzą, jakiego rodzaju cele wewnątrz Izraela są w naszym zasięgu i byli świadkami siły i celności naszych pocisków. I to kluczowa kwestia dotycząca opóźnienia izraelskiej odpowiedzi na irański atak. Możliwości Teheranu zaskoczyły zarówno Tel Awiw, jak i Waszyngton. Trudno powiedzieć, że Izrael wystraszył się irańskiego potencjału, ale z pewnością dziś liczy się z nim dużo bardziej niż przed atakiem.
Kamil Trzaska, Republika. I tym materiałem kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę, ale proszę zostać z Republiką. Za chwilkę Adrian Stankowski i jego gość.